Byty w backrooms to całkiem interesujący temat, bo po pierwsze jest ich bardzo dużo, po drugie są bardzo ciekawe, a po trzecie giga niebezpieczne, tak jak i bohater dzisiejszego filmu, czy raczej powinienem rzec antybohater bądź wróg. Byt 999, absolutnie jeden z tych najbardziej niebezpiecznych i śmiercionośnych bytów w całym backrooms. Bowiem jest to rzecz, której nie zobaczysz, rzecz mikroskopijna, rzecz przeźroczysta, a jednocześnie piekielnie inteligentna, która może wejść do ciebie przez usta, oczy, nos, zakazi twój układ krwionośny bądź limfatyczny, a dalej zaczną się objawy, bowiem tak, byt 999 jest patogenem, ale więcej o tym za chwilę. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie suba na kanale, jest tutaj nowe, bo chcemy dobić 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween, a także strzel kciuka w górę pod tym filmem, aby materiał ten mógł się gdzieś tam dalej fajniej pozycjonować. Wpadaj również na mojego Instagramka, linka masz w opisie tego filmu, zaobserwuj tam bardzo proszę serdecznie. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie bytu 999 w Backrooms. Z moim przyjacielem jest coś nie tak. To tak jakby został zastąpiony zupełnie inną osobą od dnia, w którym zaraził się tą chorobą. W przeciwieństwie do poprzednich, ukrywa się w kącie. Z tym otwartym uśmiechem i dziwnym złudzeniem przejęcia ludzkiej populacji. To tylko ja. Tak więc cóż, brzmi to całkiem interesująco. Uwaga, to badanie naukowe i dokumentacja medyczna powinny być przechowywane jako kluczowe informacje publiczne. Wszelkie obowiązkowe zmiany w tym artykule, gramatyka lub informacja należy wysyłać bezpośrednio jako prośbę do personelu wyznaczonego do pracy w tym konkretnym przypadku. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Zatem byt 999 wedle systemu klasyfikacji jednostek Concord został sklasyfikowany jako 4B-, a także zyskał klasę Baktal, co najprościej mówiąc oznacza, że jest niezwykle niebezpieczny i inteligentny. Zatem byt 999 w Backrooms odnosi się do specyficznego zestawu ekstremalnych halucynacji i patogenów często zakażających samotnych wędrowców w zapleczach. W każdym razie patogen, którym tenże byt jest, pojawia się głównie w odizolowanych obszarach, może infekować żywność lub wodę, lecz także inne przedmioty. Co więcej, zobaczenie go jest niezwykle trudne, a żeby jakkolwiek go zidentyfikować, będziesz potrzebować światła ultrafioletowego, więc lepiej uzbrój się w jakąś latarkę UV czy coś koło tego, zanim dotkniesz czegokolwiek bądź cokolwiek zjesz, bo przecież nie chcesz zostać zakażony bytem 999, prawda? A dlaczego? Cóż, pora na cytat. Doniesiono, że mikroorganizm może adaptować się i ewoluować z niebezpiecznych środowisk chemicznych z nienaturalną wydajnością i szybkością. W rezultacie większość prób powtórzenia procesu zabijania choroby zakończyła się niepowodzeniem. Dodatkowe wyniki ujawniły, że byt 999 jest zdolny do aklimatyzacji do prawie niewykonalnego środowiska w przeciwieństwie do normalnych bakterii. Ze względu na biologiczną cechę jednostki obecnie zabrania się komukolwiek łączenia z personelem przydzielonym do pracy nad biomedycyną i podejmowania prób stworzenia antidotum lub leczenia w celu wyeliminowania możliwości powstania przypadkowej superbakterii. Do tego jeszcze jeden cytat. Po eksperymencie przeprowadzonym 1 kwietnia 2016 roku. Prima aprilis. Wyniki wykazały pewne nieprawidłowości w zachowaniu jednostki w pobliżu komórek mobilnych. Podczas testów pod mikroskopem. Czekajcie, tylko okno zamknę. Dobra, już jestem. Podczas testów pod mikroskopem ultrafioletowym niektórzy badacze w ośrodku donieśli, że byli świadkami awarii czerwonych krwinek w promieniu 10 mm od bytu 999 w sposób wywoływany chemicznie. Dodatkowo zilustrowało możliwość, że mikroorganizm jest zdolny do uwalniania do krwiobiegu substancji chemicznych, które mogą wzburzać i zakłócać czerwone krwinki, powodując zmęczenie, ponieważ przenoszą tlen. Później, po licznych obserwacjach, teoria ta została zaakceptowana jako ogólne przekonanie aksjomatyczne. Jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej hipotezy. Zatem, krócej mówiąc, byt 999 będzie atakował twoje czerwone krwinki, więc trochę przesrane. Objawy zakażenia się bytem 999 zostały udokumentowane i są całkiem interesujące. Bowiem krytyczność objawów zależy od tego, jak patogen dostanie się do krwiobiegu. Co istotne, byt 999 jest na tyle inteligentny, że nie atakuje grup ludzi, a wybiera konkretną, specyficzną jednostkę. Wobec tego sam poddaje różne jednostki selekcji, a w końcu sam wybierze tą idealną do zaatakowania i zarażenia. Co tylko podkreśla fakt, jak bardzo ten byt jest inteligentny. W każdym razie przejdźmy do objawów zakażenia się bytem 999. Są one następujące. Obrzęk węzłów chłonnych
delirium, dezorientacja, niedokrwistość, żółtaczka, mdłość, zawroty głowy, utrata pamięci, utrata świadomości, prawdopodobnie śmierć czy poważna zmiana osobowości. W kwestii jakiejś profilaktyki raczej coś takiego nie istnieje. Sam byt może dostać się do ciebie za pomocą oczu, nosa, ust lub przez dowolny punkt wejścia, który umożliwia dostęp do układu limfatycznego lub do krwiobiegu. Co istotne, jeżeli zarażony znajduje się w bliskim sąsiedztwie ludzi, wywołane objawy będą stłumione, bo byt jest bardzo inteligentny i nie chce, żeby ktokolwiek go zidentyfikował. Lecz jeżeli to jeszcze wystarczająco cię nie rusza, istnieje także byt 999B, który jest gigantycznym, no dobra, nie takim znów gigantycznym, ale pasożytniczym robakiem. Pasożytem, który znajdzie się w twoim ciele i będzie jakoś żył w symbiozie z bytem 999. Jego obecność często jest obserwowana w mózgu zarażonej osoby. Robaki te są zdolne do przechwytywania mózgu, co prowadzi do utraty przytomności i pamięci długotrwałe. Jednakże pochodzenie ich jest nieznane, ponieważ nie znaleziono publicznie zgłoszonych korelacji z patogenem. Tutaj zdjęcie jednostki 999B zrobione 29 grudnia 2014 roku. Co więcej, wykazano, że byt 999B może nadmiernie różnić się między osobnikami. Co więcej, niekiedy po usunięciu go z mózgu ofiary wykazywał, tu cytat, anomalistyczne i ponadnaturalne zachowanie, którego nie można zrozumieć. Niestety nie opublikowano żadnych publicznych informacji przedstawiających potencjalne anomalie, które jednostka może powodować. W rezultacie niestety z powodu braku dowodów został on powszechnie zignorowany. I gdyby tego było mało, istnieje jeszcze etap R i etap NR owej choroby, zatem przejdźmy do tego. Etap R i etap NR odnoszą się do dwóch etapów choroby, które często są diagnozowane wizualnie przez określenie stanu psychicznego lub fizycznego ofiary. Zatem zacznijmy od stadium R. Jest to pierwsze stadium choroby, w którym to byt 999 przeszedł do krwiobiegu i układu limfatycznego ofiary. Zgłoszono, że zjadliwość tego etapu jest zależna od populacji bytu 999 w ciele i jego początkowej metody wejścia. W konsekwencji objawy mogą się znacznie różnić. Objawy i skutki uboczne są następujące. Powiększone węzły chłonne, żółtaczka, subtelna utrata pamięci, delirium, zawroty głowy, mdłości, utrata koncentracji. Lecz istnieje jeszcze jeden znacznie gorszy etap, mianowicie etap NR. Jest to ostatnie stadium spustoszenia poznawczego wywołanego przez patogen. Tutaj pora na cytat. Podczas przechodzenia do etapu NR zakażeni ludzie zgłaszali, że są świadkami białych, antropoidalnych sylwetek, które imitują wspomnienia. Udokumentowano, że te zdarzenia, które występują w ostatnim stadium choroby, zwiększają lęki i ciśnienie krwi w wyniku skrajnej nostalgii. Przypuszcza się, że iluzje są spowodowane przez byt 999B, który zdołał uzyskać dostęp do hipokampa i kory podczołowej, powodując wyświetlanie niejasnych przebłysków pamięci. To zdjęcie prezentuje iluzję, którą możesz zobaczyć będąc na stadium NR. Zostało to zdjęcie zrobione 4 listopada 2015 roku. Co więcej, mamy również informacje na temat osób, które wyzdrowiały z etapu NR i posłużę się ponownie cytatem. Osoby, które wyzdrowiały z etapu NR, wykazywały oznaki umiarkowanych do skrajnych zmian osobowości. Jednak niepełnosprawność poznawcza nigdy nie została oficjalnie zgłoszona. Należy również zachować bezpieczną odległość od osoby, która wykazuje niekonsekwentne zachowania, takie jak skrajna agresywność i urojeniowe myśli, ponieważ istnieje możliwość zarażenia z powodu utraty niepełnosprawności poznawczej. W następstwie infekcji wędrowcy spekulowali, że byt 999 posiada nadprzyrodzone właściwości, może w nieznany sposób przełączać świadomość, jednak nie ma dowodów na poparcie tego twierdzenia. No i propos bytu 999, czy też podmiotu 999, to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał i że chcielibyście widzieć więcej tego typu materiałów w przyszłości, gdzie co zajmować się będziemy właśnie bytami z Backrooms. Już jeden takowy materiał jest na kanale o bycie 666, więc w razie czego odsyłam tam. Tymczasem, moi drodzy, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. Zostaw koniecznie suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo chciałbym dobić 200 tysięcy widzów do 31 października, czyli do Halloween. Zostaw też kciuka w górę pod tym filmem, aby materiał ten mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, czekuj też tych następnych, a także wpadaj na mojego Instagramka, drugi kanał i TikToka. Wszystkie linki masz w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych filmów, mówi do was Mondar. Miłego dzionka wam wszystkim. Cześć!